Awe, witam w pierwszym odcinku z trybu przygodowego. Będę się tak z wami witał tym rzymskim pozdrowieniem, jako że Hamlet jest w sumie w takich dosyć, bardziej starożytnych czasach, bym powiedział. I teoretycznie przechodziliśmy cały ten tryb przygodowy, zrobiłem całą tą serię, żeby wybrać tutaj oczywiście naszego ulubionego Maxwella. Ale okazało się, że wyszła w sumie fajna nowa postać. Ja bym chciał spróbować nim grać. Dlatego mam nadzieję, że się nie obrazicie, że ją wybiorę. W sumie mógłbym zrobić jakąś ankietę czy coś w tym rodzaju. Ale co tam. Oczywiście w świecie nic nie zmieniamy. Żeby jak nikt nie mógł powiedzieć, a zmieniłeś to i to. Nie liczy się, typie. Idź z takim gameplayem. Z modów to mam jeszcze tylko chyba na więcej slotów świata. On jakoś nie jestem przyzwyczajony do tego modu na slot na plecach i na zbroje. Nie wiem dlaczego. Ale uważam, że takie przerzucanie tych wszystkich przedmiotów też jest swojego rodzaju elementem rozgrywki. I to też jest taki element, na który uważam warto zwrócić uwagę. Chociaż jeżeli zaczynacie dopiero przygodę z Dancerowem, to wiecie, byłby wam się dobrze grało. Ja na przykład na początku, jak stworzyłem swój świat, to ustawiałem wszystkie surowce na pełno, żebym po prostu najpierw mógł się wdrożyć do tego świata. W sumie to wtedy, bo na początku po prostu mi nie szło, już byłem tym nieco sfrustrowany. I jesteśmy, oczywiście dźwięk się zbugował. Nie wiem, zawsze mi się tak zdarza, że jak zaczyna grać Hamleta, to na początku jeszcze raz leci muzyczka z ładowania. Zatem podnosimy naszą pierwszą maczetę. Już w ogóle dawno nie byłem w tym świecie. Nie wiem, jakoś ostatnio sporo właśnie na Together się skupiłem, a ostatnio nawet też pobrałem mobilną wersję, żeby sobie nieco w ten waju pograć. I się okazało swoją drogą, że mam takiego buga, że jak na przykład jest światło, to chroni mnie ono przed Charlie, ale na przykład nie widzę, co się tam dzieje. Więc co zrobiłem sprytny ja? Włączyłem tryb wieczna ciemność, żeby zobaczyć, czy od razu pojawi się to ognisko i będzie ono wyłączone. O, złoto. W sumie nawet nie wiedziałem, że może wypaść, ale dobrze wiedzieć. I w każdym razie stworzyłem świat na wiecznej ciemności i się okazało, że na wiecznej ciemności mi światło działa, więc staram się na mobilnej wersji ogrywać no, wieczną ciemność. Jeszcze mam wyłączoną mapę z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego. I prawdopodobnie podczas tej zimy zginę. Ale miałem szczęście na samym początku tam, bo znalazłem od razu kask górnika. Więc, szczęście. A czy ja teraz już nie powinienem tracić sanity za zbieranie Aloesu i Aspargera, zwanego szparagiem? Nie, nie tracę, bo to też dobrze. I chcę, w ogóle robimy tę serię też, żeby ją trochę poznać. Żeby poznać tę postać, bo wiadomo, że podczas takiego 3-minutowego, 2-minutowego filmu można przekazać raczej mniej informacji i mogą one słabiej zostać przyswojone niż podczas takiej seryjki. Ja tu się już cieszę, że mamy tutaj normalne biomy tuż obok wioski, bo to oznacza, że nie będę musiał najpierw drełować przez olbrzymi biom herbaciany, żeby się dostać do wioski, a tak się często zdarzało. Dobra, i jeszcze, bo zauważyłem, że jest taki trend, żeby mieszkać w wiosce świńskiej, w tym domku, który tam mamy dostępny. I ja w sumie stoję w opozycji do tego poglądu. Wchodzimy na biom herbaciany, jakby ktoś nie wiedział. I osobiście preferuję osiedlenie się nad wodą. Myślę, że sam gameplay pokaże wam, dlaczego tak się dzieje, bo w sumie, no, żebyście mieli jakąś niespodziankę. Tak, to jest dobra wymówka. A dobrze, mieć mapę działającą, Jezu. A ja chcę się osiedlić raczej nad wodą, koło dżungli. I mam tutaj jagódki. A jagódki nie zawsze się muszą trafić na tych świńskich farmach, więc jestem z tego powodu zadowolony, bo ukradniemy im po prostu i się nawet nie zorientują. A tutaj mamy biom wojenny. Więc też sobie pozbieramy trochę węgla, żeby móc jeszcze potem zrobić garnuszki. Ciekawe, czy będę z tego używał, bo w sumie to normalne drzewce szyszkowe się, świerkowe się tutaj mogą pojawić, więc nie widzę głębszej
potrzeby dadzenia aż 20 zdrowia na postaci, która musi stworzyć specjalną miksturę swoją. Tak, przetestujmy jeszcze, czy na pewno tak. Nie lubimy martwić przy... martwić. chałcić? Nie, to nie jest słowo. Szkodzić przyjaciołom. Ranić. O, to jest to słowo. Uciekło mi. Dobra, ale jakby co? Nie, w sumie na Sanity nic tutaj póki co nie mamy. Ale akurat ta postać wydaje mi się, że dzięki temu, że niszcząc i tworząc przyrodę sprawia, że może wachlować bardzo ładnie swoim Sanity, co według mnie jest ciekawe. I chciałbym jeszcze coś przetestować, co ktoś mi napisał, że to da... O właśnie. To mu regeneruje Sanity zamiast obniżać. Jeszcze mamy kupę, która mi da 4 HP łącznie. Bardzo fajnie. No i zobaczymy, jak wygląda ta postać w tej serii. I myślę, że odcinki zrobię coś koło 24 minut i będą raczej takie dosyć stałe. Chociaż jeżeli wiecie, będzie jakaś ciekawa akcja albo no chociażby będziemy walczyć z jakimś bossem, to nie będę przerwał. No już chłopaki, słuchajcie, 24 minuty nagrywania upłynęły. Kończymy tę zabawę. Nie, będę raczej do jakiegoś takiego konkretnego wątku dociągał i do tego wątku właśnie będzie zdecydowana większość odcinków. Chociaż pewnie zdarzy się kilka takich materiałów, żeby nie było powtórzenia 200 IQ, w których będę raczej raczej więcej budował niż i zbierał surowców niż walczył. Bo jednak tryb przygodowy właśnie w założeniu ma owocować w takie dosyć ciekawe momenty. Chociaż jakby się na tym głębiej zastanowić, to jest to przede wszystkim bieganie. No bo co? Zbierz 5 elementów. I po prostu musisz dobrze uciekać. Nie widzi nas. Bardzo dobrze. A my cały czas biegamy po tym biomie, już mam go trochę dosyć. O, dziękuję bardzo, jak na zawołanie. Najlepszy biom na zdobycie pierwszych krzemieni. Jak na moje. No ja już mam w ogóle. Nie zauważyłem, nie patrzyłem na to. Skupiłem się na tym, żeby mówić mniej więcej z sensem. Żelazo też pozbieram, żeby już nie zbierać więcej trawy, tylko potem sobie zrobimy nożyce i będziemy mogli bardzo efektywniej, o wiele bardziej efektywniej zbierać surowce. Ciekawe czym... Nie, tak, może się zatruć. W końcu ma rzecz, która może go odtruć, to może się zatruć. Bardzo logiczne. No i my teraz będziemy szukali jeziorek. I w ogóle w update'cie, w którym dodali, już nie pamiętam dokładnie co, o, już wiem, Quality of Life dodali takie coś, że ma być więcej wody na świecie. I ja jestem ciekawy, czy faktycznie nie będzie, bo jak tak sobie zregenerowałem chyba 3-4 światy, żeby zobaczyć ten świat, po Quality of Life to się okazało, że było dokładnie tyle samo, co na moim starszym. Nie wiem, czego nie zrobiłem. Zapomniałem wyłączyć takiej opcji, w sensie cieni w dżungli i jakichś tam efektów świetlnych, które znacznie obciążają komputer w późniejszych dniach. Więc no, jeżeli będą spadki FPS-ów, to przepraszam z całego serduszka. To moja wina. A my nie będziemy się pakować do dżungli, mimo że teoretycznie to nie jest niebezpieczeństwo. No tak, nie mogę teraz niczego spalić. Bo będę lecił w sanity. A, nie mogę. Za węgiel się obazisz? Przecież węgiel już nie żyje. Bardzo. Czy ja mam siekierę, żeby nie tracić czasu i na pewno ściąć to drzewo? Ale nie wiem, czy ja straciłem sanity, czy nie. To jest pytanie. Ale ich się tu nazbierało? Tak, nie lubię wam niestety ranić przyjaciół. I straciłem już 15... A, no tak, on jeszcze ma... A, pierwszy błąd. Jesteśmy postacią, która jest bardzo wrażliwa na ogień. I zupełnie zapomniałem o tym, prawdę mówiąc. Czy ja tu widziałem przed chwilą... Nie, nie widziałem tu raczej goryla. Już by mi przyszedł i by mi spuścił łomot. W sumie pasola w pierwszych dniach to useless thing, rzecz. Tak, pakujemy się do dżungli. W sumie co tam może nas złego spotkać.
Jestem ciekawy, czy jeżeli będziemy wykorzystywali inne stworzenia do lądania od drewna, to czy on będzie nieszczęśliwy i czy one nas będą atakowały? Chyba tak jak z normalną postacią. Tu nie ma żadnej głębszej interakcji. Co tu mamy? Tutaj mamy tylko boulder. A w ogóle zjemy sobie kupę, skoro możemy. Zjemy Ej! Ej! Zgnili z nami, a mi pomóc. Halo. Dobra, ale nie tracimy HP od wszelkiego jedzenia, więc to nie jest problem. Więc w sumie po co ja to zbieram? No. Radish. Czy my chcemy radish? Wątpię. No. W sumie nie taktycznie to robię, bo teraz obiegam cały świat, żeby zobaczyć mniej więcej jego zarys. A mógłbym pójść na sam środek, gdzie prawdopodobnie znajdują się jeziorka. O, o, ale tego szukaliśmy. Między innymi. Biom trujący jest to klucz do zegara apokalipsy. Nie. To nie ten. To jest ten od... Jak się ten kamień nazywa? Hellstone. To jest kamień... To jest dungeon od... Akcji zagubiłem. To były ruiny od kamienia Hellstone, który jest useless, bo my chcemy dungeony od drugiej wyspy. Tak, wysłowiłem się. Wspaniale. Dobra, i gdzieś tutaj na skraju jeziorko. I ja będę ukontentowany. Ale praktyczne to, że nas nie biją. A jakby na to nie patrzeć, okupa. Niby mamy jakby konsekwencje, że bije nas więcej istot, więc w sumie bardzo fajnie. Ach tak. Idź sobie. Nie chcemy cię tu. Czy on... Ale... Jakby... Nie, takie. Normalnie. W sensie on to jadł w inny sposób. O, gdzieś tutaj mamy... Mrówki. Dormity. Tak. Tu są pigheady. A czy ja mogę stworzyć? Mogę stworzyć. To wyrzucimy. To jest mniej użyteczne. Ciekawe, czy może jeść kompostownik? Tak sobie teraz pomyślałem. To by było w sumie całkiem spoko. 10 porcji jedzonka takiego. I tutaj jeszcze jest głowa. I od razu mamy na pancerz. Dlatego warto biegać po dżungli. Choćby dla tego elementu. I zauważyłem w ogóle... co tutaj? Dobra, pugalisk. I gdzieś tutaj jeszcze jeziorko i będzie wspaniale. Dobrze. Wiem, kto to... Szkoda HP. Idź sobie stąd, nie chcemy cię. Myślałem, że nie złapię tak szybko agro. Ale ja mam miejsce, które szukałem. Zdecydowanie jest tu sporo wody. Jest tu taki cypel po środku dżungli. Zobaczymy, co jeszcze jest z tamtej strony nieco. I w ogóle ktoś mi w komentarzu, czy on złapał na mnie agro? A czy ja mam mięso w ekwipunku? Tak, bo mam pig skina. To ma sens. Teraz nas nie będą lubić niestety. A my chcemy tutaj obejrzeć, jak to wygląda z tymi jeziorkami. Nie, przejdziemy tutaj. Tak, to jest... Czasem tędy się da przejść, jeżeli jest dosyć... że jest krótszy ten kawałek. Czyli pig skin sprawia, że nas nie lubią rosiczki. Dobrze. To dobrze wiedzieć, że nas nie uderzyła ta duża, bo te duże biją chyba około 50, a kiedy te małe biją mniej. Ej. Aha, tak, one biją się. Przez chwilę wydawało mi się, że jest inaczej. Czy one nieupieczone dużo mi dadzą? Było... Dobra, 13 to jest sporo. Może to są takie marchewki, w sumie nawet tekstura podobna. A co my tu... Nie, to nie jest kolejny dungeon. A czy ja właśnie znalazłem miejsce, w którym chcę się osiedlić? Tak, to jest bardzo dobre miejsce na farmę tych okrzywek. Więc prawdopodobnie osiedlimy się na tym tutaj cynclu, chociaż ja lubię się w rogu osiedlić. A ja tutaj takiego rogu niestety nie widzę, chociaż tutaj mógłbym. Chociaż z drugiej strony musiałbym wtedy zawsze, żeby przejść do wioski. Tu ktoś stąd mam dwa kroki. Biorąc tutaj też dwa kroki. Bardzo spoko. To musiał, żeby przejść do wioski, bym musiał zawsze przechodzić przez kawałek dżungli, której dosyć nie lubię.
I ten moment, ten kawałek jest ogólnie bardziej chyba dostępny. Ale jeszcze obejrzymy sobie, jak woda tutaj pływa. Płynie, rozlewa się. To są jeziora, one nie płyną. O, jeszcze jest jeziorko. Znaczy, jaskinia. To też jest bardzo ważny element. Więc gdybym osiedlił się tutaj, miałbym dwa kroki do jaskini, dwa kroki do jakiegoś wejścia, do ruin, dwa kroki do zegara apokalipsy i wioski. Chociaż teoretycznie to najlepiej się osiedlić na piątej wyspie. Ale kto by się przebijał tak szybko? Dlatego tego nie robimy. Dobra, ja jestem zadowolony. Idziemy się tam osiedlić. A ja potrzebuję jeszcze podbrać kamienia. To zbierzemy sobie kill off. Nie, idą na mnie. Usłyszałem go. Wieść IQ. Gdzieś tu kamienie, w dżungli jest ich sporo. Przebiegniemy się do dżungli. To nie jest problem, myślę. Chociaż tu mamy jaskinię, no to wybór jest oczywisty. A ja mogę to wsadzić i mieć 10 sanity. Muszę pozbyć się odruchu, że odazuję nasiona znalezione. Czy mi wyrósł kwiatek? Znaczy listek tutaj? Jeżeli tak, to fajnie w sumie. Takie detale cieszą oko zawsze. Dobrze. Teraz to zbierzemy. Niestety mało złota. Tylko dwie sztuki. I się wycofamy. Myślę... Nie, jeszcze cały czas nie mogę postawić obudowanego ogniska. A noc już się zbliża. Trzeba by to zmienić. Dobra, mam w slocie ręki. O, idealnie. Też jeżeli będziemy chcieli jeszcze postawić maszynę nauki i tak dalej, to czy będziemy potrzebowali więcej znacznie kamienia? Skąd się w Hamlecie brał kamień? Głównie z biomu tego tutaj cuda. To się tam cofniemy. Nie będę przecież biegał po tych wszystkich małych kamieniach, z których wylatuje jeden nawet, tak najmniej, a tak najwięcej to trzy chyba. O, nice. A ja teraz nie stracę sanity przez to, że tutaj stoję? Czy on jest rozsierdzony? Nie, to jest uciekający. Dobrze. Bogacki ten biom. No, chyba straciłem teraz sanity. Nie patrzyłem niestety. A szkoda. A ten biom, mam nadzieję, że się tutaj elegancko rozleje. Śmieszny dźwięk wydał. Dobrze, że one świecą. Dzięki temu mamy w nocy pewność, że nie nadziejemy się na takiego kolegę. A gdzieś tutaj więcej kamieni byśmy potrzebowali. Najchętniej to bym znalazł gniazdo muszek. Ale ich tutaj nigdzie... O. Dobrze. Światełko, proszę. W ogóle teraz możecie zobaczyć coś, czego na pewno bym nie zrobił w Together. Teraz mogę wykopać całość podczas jakby... Mogę używać narzędzi. Mogę używać światła, które należy do ręki, Inaczej. Mogę używać narzędzi podczas ciemności przez dosyć krótki okres, do czasu, w którym mnie chyba nie uderzy Charlie. I do tego czasu mogę wykopać, mogę w tym czasie pożądany kamień. Więc jest to coś, co się różni znacznie w Together. Tak, Together. Wysłowiłem się nareszcie. A my cały czas mamy mało żałośnie kamienia. A zaczynam się cofać po wykopaniu jednego kamienia, jakbym przychodził z 80. Bez sensu. Węgla też nie zbieram, bo po co to komu nie powinienem zbierać. Aha, za to też otrzymuję? Ile? Wait, what? 15? Nice. Edgy Leak będzie zadowolony. Najlepsza postać. Ale zasianie mamy więcej, więc nie jest źle. Chociaż nie spotkałem jeszcze postaci, która może tak swobodnie pachlować sanity. Ale o tym już mówiłem, więc nie będę się powtarzał. Czy kłód mi spadł nagle, czy spadał cały czas? Cały czas. Nie żebym tracił głód przez
odcinanie drzew węglowych. Chociaż za nie nie powinien Wormwood dostawać. Ja bym chętnie zobaczył w swoim ekwipunku 28 węgla. Tutaj mamy 27. Czyli jeszcze jednego musimy ściąć. A to się szybko zmienia. Fajnie w sumie. To ma bardzo dużo sensu, jako że jest to ślina. To nie chciałby zabijać swoich pobratymców. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale te tutaj koledzy, ci koledzy, ten gatunek konkretny, chodzi sobie po tych biomie elektrycznych psów i zbiera sobie surowce, wypijając te jeziorka, i kiedy zbierze chyba i jakąś tam wartość, to robi coś w rodzaju, no wydala. Wydala nie przeprowadza tych surowców i wtedy możemy znaleźć jakieś ciekawostki. 11, dobrze. Jest stabilnie. Chociaż mamy pełno jedzenia, co ja się martwię. No 12, co tak miało? Halo? Halo? Co jest? Ja nic nie zrobiłem. Za co to? Jak tak można? No nie, to nie ja. Idziemy do tego. Ten z... dalej. Nie idź, nie leć tutaj, nie chcemy się tu. Psik. Dobrze. Myślę, że jeszcze za daleko. Jeżeli, no, bierzemy to i uciekamy. Zbierzemy tego. Ale tego zbierzemy. To jak Wormwood odzyskiwał sanki? Nasiona będą potrzebne. Czyli jeżeli nasiona, no to będziemy szybko chcieli znaleźć klatkę dla ptaka. Czyli złoto. Czyli muszę je zbierać. W sumie to są też pieniążki. Bo możemy je sprzedawać za piątkę u burmistrza. Więc musimy zbierać koniecznie. A gdzie ja postanowiłem się osiedlić? Tutaj się postanowiłem osiedlić i tam się teraz udamy. Tak, tu? Wioska gdzie jest? Tu jest wioska. Wszystko się zgadza. Czekaj, ja się postanowiłem osiedlić tu. Chociaż tutaj jest bliżej, więc... No jeszcze zobaczymy, jak tutaj wygląda z lianami i... Tak, zapomniałem. Zapomniałem o głodzie. Do czego to doszło? Dobra. Upieczony aloe, z tego co pamiętam, dawał po prostu więcej HP, a ta postać nie... No! Za co? No go! A to się nie zaczyna za dobrze. Ja nie mogę, idziemy do wioski świń, będziemy zbierali obornik, dopóki nie będziemy mieli fula. Do czego to doszło? A nie dostanę też sanity za lotus, a lotus jest bardzo fajnym źródłem odnawiania, bo lotus odnawia 15 upieczony, więc jest bardzo OP. Jak to wygląda? Tutaj jak widzicie jest sporo chaszczy i lian. A to wszystko mi umożliwia, uniemożliwia niestety postawienie, posadzenie pokrzyw, więc raczej w to nie pójdziemy. Czy tam jest jezioro w dżungli? Chcę zamieszkać w przy jeziorze w dżungli, to będzie epickie. Ciekawe. Nie jest duże, ale lubię takie obiekty. Na przykład gdyby gdzieś tutaj była wyspa odizolowana i połączona tylko wąskim kawałkiem wody, to bym na niej zamieszkał pierwszy. Ale jako, że jest oddzielona wąskim kawałkiem wody, a my się nie wybieramy na wodę za szybko, to raczej jej nie znajdziemy w etapie, w którym znajdujemy bazę, niestety. A tutaj niestety kolejne jezioro i się okazuje, że... A tutaj się osiedlić. Jest więcej wody. Jednak zmieniam zdanie. Tu jest kupa. Kupą możemy się odnowić. Muszę zapamiętać te wszystkie nowe metody. Nie! Gra mnie nienawidzi. Jedz to. Ty nie jesz tego przecież. Mój błąd. Dobrze. Jest już nieco stabilniej. Tutaj jest tylko pan żuczek. I będziemy niszczyć to tak spawny żuczkom. Nie, najgorzej. O, to jest kupa. Oddawaj to Polaku. Dziękuję ci. Kupa. Bardzo dobrze. O, i to posadzimy od razu. Już mamy 10 sanity więcej. Muszę myśleć podczas tej gry więcej niż zwykle, bo nie znam jeszcze jej tak dobrze. A tutaj? Nie, no za dużo rzeczy. Nie wejdzie tu taka fajna forma pokrzyw. Niestety ten element wydaje mi się
bardziej ok, jeżeli chodzi o zamieszkanie w bazie. Dobra, więc znajdziemy miejsce na bazę i będziemy kończyć. Jeszcze przejdziemy się tutaj. No bo po prostu już się trochę złożymy. Kto wie, co mi przyjdzie do głowy. Nie, tutaj gniazd. Nie będziemy mieszkali obok gniazda, bo one będą mnie cały czas wkurzać. A może gdzieś tu jeszcze jest jakaś woda? Jak już tak na bogatości lecimy. Jej. Ja mam nadzieję, że jeżeli... kiedy bawoły będą niszczyły... hipopotamołosie, tak, one się tak nazywają. Mam nadzieję, że kiedy hipopotamołosie się wezmą za wycinkę drzew, bo są świetne w tym, co robią. Aha, będę otrzymywał sanity. I to kosmiczne ilości, zobaczcie, ile one potrafią nas wyciąć tych chaszczy. To jest dużo. Dobra, trzeba podjąć decyzję. A te decyzje zawsze są najtrudniejsze. Mieć dalej, ale lepiej, czy bliżej, ale gorzej. Nie no, wolę mieć dalej, ale lepiej chyba. A możemy też to wszystko poposadzić. O nie, one jedzą. Wypad. Nie zjesz tego wszystkiego, Polaku. To zjemy. I myk docz jak Bóg. Teraz to wszystko pozbieramy. Tego nie chcemy, ale dobrze. Niechaj się stanie. Pozbieramy to i odnowimy sobie sanity, sadząc to wszystko gdzieś. Ej, to w sumie zauważcie, że teraz klej spawiło, że teraz będę... O, ale spadki nieprzyjemne. Co się stało? Ile tych FPS-ów? 3? Nie, no ja nie będę tak grał na takich FPS-ach. Dobrze, to zakończymy ten odcinek. Załóżmy, że podjąłem decyzję i zamieszkamy... tutaj, na tym kawałku. A ja ogarnę te FPS-y i zobaczymy się w następnym odcinku w 60 FPS-ach. Cześć!